Twoja telewizja. Mazowsze TV. Spartathlon to morderczy bieg na dystansie 246 km z Aten do Sparty. To ultramaraton, w którym od ponad 30 lat uczestniczą biegacze z każdego zakątka globu. Kobiety i mężczyźni o nadludzkiej wytrzymałości, niezwykłej woli przetrwania oraz żelaznej odporności na ból i zmęczenie. W tegorocznej edycji na starcie zameldowało się kilkunastu Polaków, w tym dwóch reprezentantów klubu sportowego LKS Olimp. Andrzej Radzikowski i Paweł Szynal. Po niemalże całej dobie nieustannego biegu pierwszy na mecie zameldował się Andrzej Radzikowski, zostając przy tym pierwszym Polakiem wygrywającym ten jedyny w swoim rodzaju ultramaraton. 18 października w siedzibie powiatu warszawskiego zachodniego w Ożarowie Mazowieckim odbyło się uroczyste przywitanie naszych rodzimych ultrasów. Starosta warszawski zachodni Jan Żychliński podziękował im za to, że po raz kolejny zapisali piękną kartę w sportowej historii powiatu. Z bohaterami tegorocznego Spartathlonu rozmawiał wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego, pan Paweł Białecki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną mistrzowie herosi ze Sparty, ultramartończycy, właśnie wrócili z legendarnego biegu z Aten do Sparty, gdzie zajęli bardzo dobre miejsca, pokazali się, reprezentowali Polskę, reprezentowali powiat warszawski zachodni i swój klub Olimp Błonie, co dla nas bardzo ważne. Po prawej stronie pan Paweł Szynal, witam. I zwycięzca tegorocznego Spartathlonu, pan Andrzej Radzikowski. Panie Andrzeju, dlaczego Spartathlon jest takim legendarnym biegiem? Dlaczego nazwisko zwycięzcy wykuwa się w kamieniu? Dlaczego to jest marzenie każdego ultrasa, jak się o was mówi, wygrać właśnie Spartathlon? Dla ultrasów Spartathlon jest, są to Mistrzostwa Świata czy Olimpiada. Każdy biegacz ultra chce być na tym biegu, chce zaliczyć, chce ukończyć. W tym roku była to 34. edycja. Trasa ta sama, limity czasowe te same i od wielu lat nic się nie zmienia. A zwycięzca tak naprawdę zostaje zapisany na cokole i tak naprawdę jest to chwała powieki. To też jest piękny zwyczaj tych zawodów. Jak tutaj sami Grecy mówią, czy mieszkańcy Sparty, zwycięzca jest jakby opiekunem całego miasta i wtedy należy tak naprawdę rok czasu dla zwycięzcy. To też jest piękna taka legenda. Także miłe i przyjemne, bo tutaj od tego roku na tym cokole będzie zawodnik z Polski i będzie wykuty, także coś pięknego. Życzę każdemu biegaczowi, żeby został wykuty na tym cokole i został w pamięci powieki. Panowie, parę słów jak było wsparcie, jak wspominacie, już trochę emocje opadły, były i sportowe triumfy, ale też było i gorycz porażki, myślę, że dwa w jednym, ale prawdziwy sport, piękna męska przygoda i na pewno wielkie, wielkie wspomnienia. No na pewno bardzo duże wspomnienia, bo było bardzo ciężko, a wiadomo, że czy ciężkie się długo pamięta. No dla mnie to była spora lekcja. No, poznałem swój organizm na pewno lepiej, bo takie rzeczy jak się wydarzyły właśnie wsparcie, to pierwszy raz mi się wydarzyły, a no, mam już na koncie ponad 12 biegów 24-godzinnych, także jakieś doświadczenie posiadam. No i jeszcze dodam też spore sukcesy, których warto teraz przypomnieć. Tak, dwukrotnie byłem mistrzem Polski w biegu 24-godzinnym i w 2015 roku zająłem drugie miejsce na Mistrzostwach Świata i Europy. Także przy okazji robiąc rekord Polski w tym biegu 261 km. Także trochę już się nabiegałem, a tutaj jednak zaskoczył mnie tak naprawdę upał, no i parę innych rzeczy, które wyszły później mi w analizie. Dla mnie to był bieg życia, najlepszy bieg moim zdaniem, jaki zrobiłem do tej pory. Również mam jakieś tam zaplecze biegowe. Jak już tutaj wcześniej wspomniałeś, byłem na tych zawodach po raz trzeci. Wszystko się ułożyło bardzo dobrze i uważam, że ten bieg tutaj był wykonany w 100%.
Myślę, że też te emocje, które towarzyszyły i wsparcie, czuliście to, ale też można mówić już o błońskiej szkole biegowej. Na pewno dwóch wybitnych sportowców, długodystansowców z naszego terenu, też ze swojego jakby chciałem podziękować za to, że wspieracie nasze inicjatywy, które tutaj mamy. Półmaraton, to też jesteście jego twarzami wiele lat. Wspominamy Janusza Kosucińskiego. Myślę, że ta nasza ziemia ma coś w sobie takiego, że tutaj ci wybitni biegacze się rodzą i reprezentują to miejsce. Jakie plany najbliższe? Najbliższe plany to już tak należy powoli myśleć o Mistrzostwach Świata, które będą właśnie w Belfaście w lipcu. Także już wszystko trzeba powoli układać. No wiadomo, teraz odrobina jeszcze regeneracji, trochę wzmocnienia jakieś siłowe organizmu. No i za chwilę trzeba znowu wchodzić w rytm treningowy. Także nie ma co za długo odpoczywać, bo praca czeka. Andrzeju, ale też dzisiaj zapadły ważne decyzje i też ważna impreza biegowa odbędzie się na terenie naszego powiatu. Jakby chciał to skomentować? No to będzie naprawdę fantastyczne wydarzenie, bo w naszym powiecie prawdopodobnie odbędą się Mistrzostwa Polski Biegu na 24 godziny. Także po raz pierwszy powiat będzie to organizował. No i na swoim terenie tutaj z Pawłem pokażemy wysoką klasę i powalczymy między sobą o laur zwycięstwa. Już jesteście na tym etapie profesjonalizmu, że też warto wielu osobom podziękować, które razem z Wami te trudy znoszą, czasami w domu, czasami w pracy, no ale też i Wasze sztaby. Komu byście chcieli podziękować jeszcze za pośrednictwem naszej telewizji? No ja na pewno swojej rodzinie, bo już mówiłem to wiele razy, że ten trening wymaga jednak sporo czasu, bo żeby przygotować się do biegu 24-godzinnego, no to trzeba swoje kilometry wybiegać, swoje na sali przećwiczyć, także człowieka nie ma często w domu, no i ktoś za niego to wykonuje, także tym wszystkim, którzy za mnie to wykonują, to mocno dziękuję, czyli żonie i dzieciom, bo no same robią dużo rzeczy, które ja tam powinienem zrobić, a myślę, że kolejne osoby, no to ci, co wspierają, plus na przykład klub LKS Olimp Błonie, plus miasto, plus powiat, plus ci, co bez których też ten bieg by nie wyszedł tak, jak wychodzi, czyli serwisanci, którzy też jadą i walczą z nami te całe 24, czy w zależności jakie zawody, także oni też nas mocno wspierają. Ja dziękuję wszystkim, od rodziny, po moich serwisantach, od starostów, samorządów, także dziękuję naprawdę wszystkim, bo bez pomocy z zewnątrz naprawdę człowiek by nie podźwigał 24 godzin czy 246 km. Bardzo dziękuję. Kolejne sportowe wyzwania już czekają na Andrzeja Radzikowskiego i Pawła Szynala. Wierzymy w to, że ponownie obydwaj panowie przyniosą nam powód do dumy. Ów historia powiatu warszawskiego zachodniego wypełni się kolejnymi zwycięstwami. Twoja telewizja. Mazowsze TV.